Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. My już jesteśmy zwarci i gotowi i za 15 minut wychodzimy. Jedziemy do sali zabaw na urodziny córeczki mojego brata. Piąte urodziny. No, jak ten czas zleciał, a ciotka już jest taka stara. 5 lat temu. 5 lat zleciało, no. Więc robią urodziny, bo nachodzi do przedszkola, tam parę dzieci z przedszkola też ma być. I robią, bo ona się urodziła we wrześniu. No, śmiałam się ostatnio, że Boże, jak dobrze, że Laura się urodziła w sierpniu i mnie to wszystko omija, bo z Amelką to też w salach zabaw, w dwóch robiliśmy salach zabaw urodziny, jak chodziła do przedszkola, a z Laurą mnie to jakoś ominęło. Niby dobrze, niby nie. No, dobra, w każdym bądź razie jesteśmy już gotowi, prezent spakowany, Laura jeszcze się w plecak pakuje i plecak taki mały, wycieczkowy. I wio, jedziemy na imprezę. Tak, Laura? No. A Wam życzymy miłego oglądania i miłego dnia spędzonego z nami. Cześć! Słuchajcie, my już wróciliśmy już po urodzinach. Fajnie było, dziewczyny się wybawiły, wyszalały. Trochę się zeszło, ponieważ miało być 3 godziny, było trochę dłużej, więc no, goście tam dopisali. Prezenty zadowolone, oczywiście ciotki prezent najlepszy, wiadomo, wiadoma sprawa, bo sobie taki zażyczyła, jak zobaczyła z torebki, w torebce, że jest pudełko i z tego pudełka wystaje ten znaczek kampera takiego z tą lalą, to już była w siódmym niebie i jak potem wychodziliśmy, to o swój prezent ten od nas złapała pod pachę Zuśka i do samochodu poszła i w samochodzie już siedziała i na kolanach ten prezent trzymała, no bo ona o tym marzyła, ona to chciała i właśnie to co Wam pokazywałam, i była bardzo zadowolona. Oczywiście z innych prezentów też była zadowolona, znaczy nie wiem, no to była, cieszyła się ogólnie, że dostała sporo prezentów od innych dzieci, ale ten kamper był wymarzony, no to wiecie. A co tam innego dostała, to nie wiem, bo wiadomo, no ja nie zaglądałam. Jakieś tam laleczki, pewnie coś tam, nie wiem. W każdym bądź razie było miło, ludzi było bardzo dużo, bo to była bardzo duża sala i tam było parę też urodzin, więc niezłe tam zamieszanie. Bardzo, bardzo podziwiam panie, które pracują w tych salach zabaw. Ogarniają 5 urodzin na raz. Zamawianie kaw, herbat, frytek, naleśników i tostów i w ogóle czegoś tam, czego tam jeszcze wywołują z mikrofonu, podają. I w ogóle je podziwiam, naprawdę, te panie podziwiam. Może zdejmę już ten kaptur, bo już nie pada. Bo ja mam kurtkę na sobie, bo byłam obrządzić wiewióreczkę i królisie. I padało, mrzy od rana, cały dzień mrzy, akurat teraz, jak ja wyszłam, to przestało, ja w tym kapturze. No i co, moi drodzy, na razie kończę, lecę do domu. Co Wam powiem, to aha, jeszcze byłam w Biedronce, bo tam obok była Biedronka, zrobiłam małe zakupy, ale naprawdę takie małe. Generalnie musiałam kupić makaron, bo będę jutro robić rosół. Na niedzielę, bo już jest niedziela. I jutro zrobię rosołek, ale chyba się z Wami dzisiaj pożegnam. Pożegnam się na teraz, a resztę vloga dogram jutro, bo już jest 18. I ja już jestem wykończona, bo to hałas, wiecie sami jak to jest, więc już nie będę na siłę Wam dzisiaj tutaj smęcić i jękać, stękać, bo to nic z tego nie będzie, więc ja lecę, uciekam trochę odpocząć, wykorzystać trochę tej soboty na odpoczynek. Chociaż wiecie co, coś bym tam posprzątała, może sobie na górze posprzątam, zobaczę, ale szczerze Wam powiem, nie chce mi się. Ogarnę Laurę, wykąpię siebie, wykąpię ją, zrobię jakąś kolację i chyba na dzisiaj starczy. A z Wami widzę się jutro z samego rana.
albo w południe, zobaczymy, jak mi to tam jutro wyjdzie. Połączę się jutro z wami i to będzie vlog dwudniowy. No, więc do zobaczenia. Do jutra. Dla mnie do jutra, a dla was za sekundę. Laura, gdzie ty jesteś z samego rana? Na Gdzie? W Słomczynie, w Grójcu. Z samego rana przyjechaliśmy na giełdę. I czekamy na tatę, bo coś tam wybiera, tak? I czekamy, bo się zgubiliśmy. Zamiast pospać, to my z samego rana na giełdę, nie, Laura? No. Ale co zrobić? Jak trzeba, czasami to trzeba. I później jeszcze na zwierzątka pójdziemy, tak? Na pieski, kotki. Zobaczymy. No. Czekamy na tatę. Ale dużo ludzi jest. Spora giełda. Pora przyciszysz troszeczkę, albo może nie będzie słychać. Witajcie w kolejnym dniu. Bo chyba rano nie mówiliśmy, że mamy kolejny dzień. Nie wiem, już sama. Na giełdzie coś nagrywałyśmy, nie, Laurcia? Z Laurą. Byliśmy na giełdzie no na chwilkę. W Grójcu, czyli w Słomczynie inaczej. No to niby tam no Grójec, ale tam Słomczyn, różnie mówią. Ja jestem dzisiaj całkowicie nieogar, ale ostatnio też byłam nieogar. Tak. I mówiliście, że mimo to, że jestem nieuczesana, to wyglądałam super, więc bardzo Wam dziękuję za te komentarze. Ale wiecie, ja to wiem, jak ja wyglądam. Nie przejmuję się tym. Nie prostowałam, nie szykowałam się, po prostu wstałam, szczotką przyjechałam, pojechałam i tyle. Ale są takie, wiecie, włosy moje natural. Dobra, w każdym razie pojechać o tą giełdę. Paweł tam jakieś szczęście chciał kupić. Jakąś szajbę. Nie wiem, nie znam się. I co tam jeszcze chciał kupić? Coś do kosiarki. Jakieś szczęście, bo coś mu ta kosiarka szwankuje. Ale chyba kupimy jednak nową kosiarkę. Bo takich używanych na giełdzie to są, ale to tak, wydać 500 zł na używaną kosiarkę, bo tak się cenią kosiarki używane. I one nie wiadomo, czy one dobrze chodzą. Powiedzą, że chodzą, tam odpalą, będą chodzić. Okaże się, że do domu przyjedziemy 2 razy pokosi, będzie po koszeniu. Więc wiecie, mówię do Pawła, odpuść sobie to, bo tam trzeba ten nóż kupić, bo ten nóż się. Nożem się podrapię. Kartofle obieram. Frytki będę robić. Nóż się tam stępił, coś tam i w ogóle, coś tam, nie wiem. I znaczy nie stępił się, tylko on się wytarł, ten nóż. No i nóż nowy trzeba było kupić na stoisku takim, gdzie sprzedawali nowe noże. To koszt 100 zł nowego noża, ale akurat tego rozmiaru nie miał pan, bo ostatnią sztukę przed nami pół godziny powiedział, że sprzedał i powiedział, że za 2 tygodnie dopiero by miał ten nóż. Bo za tydzień mówi, nie wie, czy zdoła tam zamówić, nam no, przywieźć, ale za 2 tygodnie to będzie. No i patrzyliśmy takie używanie, bo tam coś tam jeszcze się w tej kosiarce zepsuło. Takiej, wiecie, spalinowej, ale ja nie wiem co. W każdym bądź razie mówię do Pawła, wydać 500 zł, odpali nam na giełdzie, przyjedziemy do domu, trochę pokosimy i się okaże, że ona nie kosi, bo to takie, ja nie lubię takich rzeczy kupować na giełdzie, Pawła zresztą też nie. Ale tak orientacyjnie zobaczyliśmy co i jak, no i stwierdziliśmy, że lepiej wydać, nie wiem, te 1500 czy tam 2000 na już taką lepszą kosiarkę. Ta też była bardzo dobra kosiarka i ona była chyba 15 lat. Yamaha? Yamaha? Ja nie wiem, nie wiem. Taka spalinowa. Ona już tyle lat, jeszcze my się z Pawłem jak poznaliśmy, to on już tą kosiarkę miał. I tyle lat i mówię, lepiej wydać znowu te, z, nie wiem, 1500 czy 2000 na tą kosiarkę i mieć ją znowu na, nie wiem, 15 lat, tak? No bo my już z Pawłem jesteśmy razem 15 lat. No to on miał, nie wiem ile przed tym, co my się poznaliśmy, lat tą kosiarkę. No to niech będzie, że 15 lat, żeby taka kosiarka wytrzymała. No to już by było, wiecie, by się opłacało. No i tak będzie trzeba chyba zrobić. Bo to się tam nic nie wykombinuje. Chyba, że sobie kupi jakąś
starą na części i części powymienia. Jak się coś trafi gdzieś, może na internecie. No nie wiem. Ja nic nie kupiłam, bo powiem wam, że wydać kasę to jest łatwo. Pierdół nakupować, ale nic mnie nie zachwyciło. Na każdym stoisku to samo. I po prostu tyle, co się poszwendałam. Połaziłam na tych używanych rzeczach, na tych takich używanych rzeczach. To wszystko jest sprowadzane z Niemiec, oni mają ceny kosmiczne. Ale jakoś tak, nie wiem, jakoś tak dzisiaj pojechałam, bo pojechałam, ale nie miałam, w ogóle, bo ja nie wiedziałam, że pojadę. To się nie nastawiłam na nic. Paweł mówi rano, chodź, pojedziemy po tą kosiarkę, chodź, 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 chodź do mnie tak. Jest dobra, już pojadę z tobą. Laura spała, pytam się, Laura, jedziesz z nami? Jadę. Ona pierwsza minuta, pięć, jak harcerka naszykowana i ona jedzie. Amelka została, nie chciała jechać. No i wiecie. I tak nie planowałam, że pojadę. No i tak. Jest tam szczególnego się nie kupiło. W każdym bądź razie, co ja chciałam powiedzieć? Spora była giełda, bo ludzi było bardzo dużo. Wiadomo, niedziele handlowe pozamykali. No to dużo osób na takie właśnie giełdy jeździ. I Laurze się zachciało frytek, bo wcześniej się pytałam, Laura, chcesz frytki tam na tej giełdzie? Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Potem jak zachciała, jak jej się zachciało, to chodziliśmy, szukaliśmy i nie wszystkie, we wszystkich tych budkach frytki były. A już mi się nie chciało wracać i szukać tej budki, gdzie widziałam, że są frytki. Więc mówię, dobra, zrobię ci w domu. I odmrażam pierś z kurczaka, zrobię pierś z kurczaka i frytki to będą miały dziewczyny. I gotuję cały ten duży gar rosołu. Makaron zaraz ugotuję i finito. I chyba kartofle obiorę, jakąś sałatkę zrobię i te mięso z rosołu się zje do kartofli i mam. I mam gdzieś. I nic więcej nie robię. Chociaż może jakieś ciasto zrobię jeszcze. Zobaczę, jak mi się będzie chciało. Bo się długo zeszło. Jak pojechaliśmy o 8, to jest godzina teraz 13. Dopiero co niedawno wróciliśmy. Ale tak wiecie, na spokojnie sobie spacerowaliśmy. Paweł w telefonie miał krokomierz i naliczył, że zrobił 1200 chyba kroków. No ja tyle samo zrobiłam z nim. Bo ja tak razem chodziliśmy. Kłębuszek tutaj siedzi. Zaraz spadnie. Nie wiem, co on ode mnie chce. Pewnie jeść jak zwykle. O, i słuchajcie, i to tak. W ogóle widziałam fajną klatkę dla królików. Używana, była lekko pęknięta, no ale jakby się ją, tak wiecie, zamknęło, to pewnie to by te pęknięcie akurat nie przeszkadzałoby. Duża, bo ona miała chyba ze 2 metry tak długości. I tak może z pół metra albo i metr szerokości, długa, szeroka, wielka była, że jakbyśmy mieli ją wziąć, to musielibyśmy fotele w samochodzie złożyć, żeby ją włożyć. Bardzo duża była. I zamykana taka typowa klatka z takim głębokim tym dnem. I pytałam się, ile za tą klatkę? On mówi 130 zł mi powiedział. Ja mówię, aha, no dobra. I tak mówię do Pawła, kurczę, fajna jest, bo wiecie, króliki są teraz na dworzu. Ojejku, w domu, ja do domu je na zimę zabiorę, jak już będą noce chłodne i dni, to ja je zabiorę do domu, bo ja nie będę mogła spać, że one tam w zimnie śpią. Taka jestem. W zeszłym roku, jak one, do tej pory w ogóle, jak one były w domu, to one miały z takich siatek, taką zagrodę zrobioną, ale one mi co chwila wyskakiwały, ja im zatykałam i ja się tak mordowałam z tą zagrodą, że szału dostawałam. I chciałam im kupić w ogóle kojec taki dla królików, ale taki kojec kosztuje 150 zł i to jest takie cienkie i nie ma dna i nie ma góry, więc tak będę musiała góry zastawić, bo one wyskakują. A ja ich luzem nie puszczę, jak ich puszczam, to je pilnuję na jakieś tam chwilę czasu, bo one po prostu mi wszystko gryzą. One pogryzły wszystkie kable od tego sprzętu grającego Pawła, tego kina domowego, wszystko pogryzły. I sprzęt grający nie gra, trzeba kable kupić nowe. I taką fajną klatką patrzyłam, dno wysokie wiecie, nie wysypywałoby jedzenia i tak dalej, i tak dalej. I była ona naprawdę duża, że one we dwa, bo są te dwa króliki, jakby siedziały i by się ganiały, to by miały super dużo miejsca do biegania w koło, żeby na zimę ich, wiecie, wstawiłabym ich gdzieś tam gdzie stały, nie wiem, bo one były pod schodami, później je wyniosłam do pralni, potem ich wyniosłam, tam im zagrodę zrobiłam. Bo po prostu tak się ganiały, że nie do wytrzymania.
ale myślałam, żeby tam, nie wiem, no gdzieś, nie wiem, no gdzieś bym je postawiła, w takiej klatce to można sobie przynosić tą klatkę. No i pani mówi, o, pęknięta, dziadostwo pęknięte i są 30 zł, i ten, ja mówię, ale za stówę by oddał. Dobra, idziemy dalej, poszliśmy dalej, idziemy dalej, poszliśmy na te zwierzęta i tam ktoś miał taką podobną klatkę, trochę mniejszą od tej, pytam się, ile on do mnie 300 zł. Tylko nie była pęknięta, nie? O, a tutaj miała ten plastik tak pęknięty, ale o, to by nie przeszkadzało. I ja mówię, aha. I ja mówię tak, a ile pani proponuje? A ja mówię do niego, no na tych starociach była za 130 taka sama i jeszcze większa. I tak do niego. A on do mnie mówi, to proszę iść sobie na starocia i sobie kupić. Ja mówię, no i sobie pójdę. I sobie poszłam. Poszłam sobie, tylko już nie mogłam ich znaleźć, bo to jakiś tam dobry czas upłynął, nim tam się wróciliśmy. Nie mogłam ich znaleźć i jak już znalazłam prawdopodobnie to miejsce, na którym oni stali, bo oni stali jakby na samym początku, jak się wchodzi, to prawdopodobnie już się zwinęli i pojechali po prostu, bo to już była godzina 12, przynajmniej, no tak wiecie, 11 to już się tam pakują. I mówię do Pawła, wszystko jest przez ciebie. Za tydzień w niedzielę jedzie sam i szuka mi tej klatki, bez klatki powiedziałam, że ma mi nie wracać, bo naprawdę była fajna. Nie będą mi wyskakiwać, będę miała łatwo to sprzątnąć. Nie będą mi kopać, a wiecie, dno miały na przykład zrobione, bo tam miałam i płytę położoną, i taką gunoleum, i dywaniki, to te dywaniki gryzły, te gunoleum drapały, że przegryzały to wszystko. Mówię wam, ja z tymi królikami to mam po prostu jakiś kosmos z nimi jest, a ta klatka byłaby idealna. No jak Paweł zobaczył, że tam kosztuje też używana za 300 zł. Za 300, a tutaj chciał 120, to nawet bez targowania bym mu dał te 120, wie. I tak się chłopak się posłuchać, bo ja bym od razu ją pod pachę wzięła. Tylko wiecie, we dwoje byśmy musieli ją mieć i tyle. To się chłopak posłuchałam, chodź dalej, zobaczymy dalej. I powiedziałam, nie darujesz tej klatki, za tydzień jedziesz i mi tą klatkę przywozisz. Bo prawdopodobnie miał dwie, jedną większą, drugą mniejszą. Prawdopodobnie jej nie sprzedali, po prostu się zawinęli już i pojechali, bo mieli też inne rzeczy. Ale wiecie, ale no, po prostu trzeba chodzić i uchodzić i się znajdzie. A jeszcze jest noce, są jeszcze ciepłe, dni są ciepłe, one jeszcze latają, ale jak już przyjdzie, wiecie, zero czy tam minus czy coś, to ja je muszę zabrać do domu. A już całą tą zagrodę, ten koiec, co miały w domu zrobione, to ja to wszystko zlikwidowałam, bo naprawdę to była taka moja prowizorka, jakby zagroda zrobiona z takich siatek, ale one tam wyskakiwały. Przepychały się, rozwalały mi to wszystko, śmieciły mi tam strasznie, bo to nie było boków, wiecie, i one tak śmieciły. Ja po prostu miałam, ja z nimi to po prostu mówię wam, że ja miałam ich dosyć, tych królików, naprawdę. Tak jak lubię zwierzęta i kocham zwierzęta, to tych królików miałam w zimę naprawdę, powiem wam, dosyć. I teraz jak one są na dworze, to mają high life, super mają i są szczęśliwe, no ale jednak jak przyjdzie zima, no to ja ich będę musiała zabrać do domu, bo ja nie będę mogła spać. No i to tak jest. Posłuchaj się chłopa, to wyjdziesz. O, tak jak wyszło, tak wyszło. Dobra. Wiecie o co chodzi. Ja się biorę, słuchajcie, idę smażyć Laurze frytki, zrobię kotleciki. Mizerię zrobię, pójdę do ogródka, zobaczę. Albo Laura, pójdziesz do ogródka po ogórki. Do szklarni, dobra? No jak, to musi być jakaś sałatka. Rosół nam się gotuje, to będzie tam za jakiś czas ten rosół. Leć. Ze dwa przynieś ogórki, takie większe, poszukaj dobrze tam. I tyle. No dobra, widzimy się potem.